Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy nagrywaliśmy ostatnio, dawno. Hmm. Myślę, że z miesiąc temu. Coś takiego, Coś no. takiego. Jak się spompować po sześciu odcinkach? Tak. Czy siedmiu? Nie, <laughs> Możemy zrobić wie... taki poradnik. Jak chyba... się spompować? Właśnie, jak się nie spompować, albo jak sobie z tym poradzić, bo mam wrażenie, że często jest tak, że jak coś zaczynasz, to trochę się nie da nie spompować. W sensie ta yy, ekscytacja związana z czymś nowym jest tak duża, że wiesz, rzucasz wszystko inne i to robisz. No. I to zawsze jest do pewnego momentu. No i mamy takie rzeczy, nawet te, które zaczęliśmy w tym roku, tak? I to nie jest też tak, że nie lubimy tego robić później, mimo że robimy tego mniej niż. Na samym początku, tak jak na przykład Wrotki. Przecież chodziliśmy trzy razy w tygodniu na wrotki. A potem coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. To tak mniej... chyba rzeczywiście ze wszystkim. Tak, jest. i ostatnio. No ale co poszło nie tak z naszym podcastem? Dlaczego się. Dlaczego się tak spompowaliśmy, że przez ostatni miesiąc nie było żadnego odcinka? No, to w ogóle było bardzo ciekawe. Mam wrażenie, że my po też takim spompowaniu, i jakby, nie pamiętam, co się wydarzyło, ale był taki moment, chwilę zanim zaczęliśmy w ogóle kręcić podcasty, że było też ciężko czasowo z mhm. nagrywaniem i wyszliśmy z tego jakoś na prostą. Chyba dlatego, że ty nie miałeś tych żadnych takich, nie mieliśmy żadnych zleceń takich poza, poza moją tutaj internetową działalnością, mhm. więc ty miałeś dużo czasu, żeby mi pomagać i nam się tak wszystko także lajtowo sobie przechodziliśmy, kończyliśmy pracę o normalnej godzinie, no i hmm, stwierdziliśmy, że dobra, no to dowalimy sobie jeszcze kolejny odcinek. odcinek. Ja chyba byłam w Warszawie z Martyną i to też było tak, że ja już wyjeżdżałam... Nie zdążyliśmy zrobić po prostu. Wyjeżdżałam w piątek albo... No, no i do czwartku trzeba było wszystko zamknąć. E, w międzyczasie przecież też mam wrażenie, że już zaczęłam i na śpiew chodzić i, i wiesz, po prostu dużo takich rzeczy. A czasami możecie boleć ucho i tak. no, nie zrobisz tyle, co jakby wszystko było w porządku. No i wywaliliśmy się z tego względu, że mnie po prostu fizycznie nie było. No i jak już... Się wywaliliśmy, to trzeba było najpierw ratować te rzeczy, które były jednak ważniejsze. Ważniejsze i były podstawową Tak, bo mimo wszystko podcast jest takim tutaj dodatkiem, dodatkiem. przyszedł na samym końcu, więc no on niestety musiał, musiał poczekać. Potem był jeszcze Back to School, gdzie ja też jeszcze wspaniałomyślnie stwierdziłam, że będę wrzucać jeszcze jeden film dodatkowo w tygodniu. Mhm. I to też nam nas strasznie pochłonęło. Plus do pamięci. I, I no po prostu nie dało rady. Dobra, bo to nie będzie cała rozmowa o tym, dlaczego nie daliśmy rady. Ty, jak wpadniesz w słowotok, to po prostu Odezwał się. nie da się... Odezwał da się. Odezwała się ci... osoba, która nic nie mówi. Ty mówisz do mnie no. przez całe życie. Ja no mówię stop. do ciebie przez całe życie, ale ty jak wpadniesz w słowotok odnośnie jednego tematu, to po prostu się ciebie nie da zatrzymać. I już potem po prostu się to nakręca, nakręca, Wyobraźcie aż sobie, ciężko ci przerwać. Dlaczego bo... nie chciałaś kuli? Poczekaj, no właśnie trochę po to, żeby o tym też pogadać, że to jest wiesz, okej, okay, że nie ma nic z tym złego, mhm. żeby sobie na przykład odpuścić albo to, że nagle czegoś nie robisz przez kilka tygodni, nie oznacza, że już się poddałeś, albo że ci nie wyszło. Ta. Bo uważam, że to jest tak, że masz na coś, um, na coś po prostu taką mega zajawkę, i teraz w tym momencie najlepiej ci to będzie wychodziło, bo najbardziej po prostu chłoniesz informacje. Tak jak ja na przykład w tym momencie mam tak z szydełkowaniem. Mm -hmm. I realnie czuję ból. W ciele, gdy nie szydełkuję. A wiecie, w międzyczasie mam jeszcze y, i keyboard. Y, I mimo, że kupiliśmy ten keyboard, to na przykład Piotrek więcej na nim gra teraz, bo ja wpadłam w szał szydełkowania i po prostu no jak tak. był, miałam wybór, co chcę robić w trakcie godziny dziennie, powiedzmy, czy dwóch wolnego czasu, to w tym, w ostatnim okresie zawsze wybierałam szydełko i to też jest w porządku w sensie. No tak, ale z, tylko że z działalnością internetową i z czymś takim, jak właśnie stworzyliśmy podcast. Dochodzi coś takiego, jakby takie dziwne uczucie, że jakby masz obowiązek yy, wrzucenia tego podcastu, bo nie robisz tego tylko dla siebie, tylko właśnie dla ludzi, którzy już w jakimś stopniu Ci zaufali, że te odcinki będą, i nagle ich nie ma. I, je, I jest to takie, można wpaść w taki, jakby, nie wiem, taki tryb, że o zabiodłem tych ludzi w ogóle, nie? To ty dopiero odkrywasz takie emocje to są klasyczne emocje które towarzyszą mi już od, też od dłuższego czasu natomiast ciekawa rzecz rozmawiałam na ten temat z kilkoma twórczyniami bo nie wiem czy pamiętasz to pewnie było dwa, trzy tygodnie temu, wyświetliła mi się ta opcja, że można na Instagramie na przykład subskrybować jakąś osobę, odpłacać. Tak, żeby jej płacić. Nie? nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale to jest właśnie tak, że to wygląda jak takie wspieranie jak na YouTubie, że no, macie treści ogólne, ale jeśli wspieracie na przykład danego twórcę, no to on się deklaruje, że e, czy się nie deklaruje? No w każdym razie, że dla was są jakieś posty ekstra, tylko dla mhm. tych, co płacą miesięcznie ileś tam. No i e, oczywiście niektórym się to nie spodobało, e, innym się spodobało. Ja akurat uważam, że fajnie, że są takie opcje, bo to nie jest tak, że, jak, że, że albo oglądasz, ty, albo oglądasz i płacisz, albo jak nie płacisz, to nie ma dla Ciebie treści, więc jakby to każdy może sobie wybrać sam. Ale e, właśnie rozmawiałam z jedną dziewczyną, no i to, to, to jest też właśnie taki bardzo dziwny koncept. W sensie ty się deklarujesz, że będziesz robić, ale przecież pamiętajmy, że twórcy, no też inaczej, że odbiorcy chcą mieć fajny content, my być jakościowy, no. interesujący i w ogóle my jako ludzie nie jesteśmy w stanie wiecznie z siebie po prostu wyrzucać takich treści, bo to jest niemożliwe, na pewno nie no jedna tak. osoba, chyba, że masz cały team, iluś osób i w każdym tygodniu ktoś inny po prostu coś wymyśla, no bo po prostu pewne zasoby się wyczerpują, więc to nie jest łatwe, żeby sobie to jakby ogarnąć, ale no, my też mamy ze mną taką zasadę, tak? Jeśli mam zły humor, coś mnie wkurzy, nie kręcimy, cokolwiek by się działo, to się coś wymyśli, to już lepiej no tak. nakręcić w dzień publikacji, się spiąć i, bo ja to wtedy lepiej nagram i będzie to lepsze jakościowo, tak. niż musimy to zrobić, bo powiedzieliśmy, że będziemy to zawsze robić wtedy i wtedy. No czasami się po prostu nie uda. Ej, przypomniała mi się jedna rzecz, może na chwilę odejść. <grych> Już jestem. Nie ustawiłeś się ostrości? Nie, nie włączyłem nagrywania. Nie żartuję. <grymne> <grymne> no, nikknęło ostrości. Nieważne. Ten wątek przewinął mi się jakiś czas temu, dawno, jak słyszałem, jak Gądzierz o tym rozmawiał. On mówił o Patronajcie. No i wiadomo, że w ogóle całe założenie Patronajta jest takie, żeby płacić ludziom za to, co robią. I nie zawsze jest to tak, że że płacisz i dostajesz coś nie wiadomo ekstra. Po prostu jest to czasem tam te najniższe progi, to jest jakaś forma wsparcia po prostu, tak? I on miał taką sytuację, zwłaszcza kiedy dużo podróżował i vlogował, w sensie teraz no nawet nie wiem, ale no miał taki moment bardziej aktywnego vlogowania, że... Podczas jednej jakiejś tam podróży spadł mu obiektyw, który oczywiście pewnie kosztował parę tysięcy, no i się zniszczył obiektyw od aparatu. I y, ludzie z tego Patronite'a i w ogóle jego fani, czy tam nie fani, czy po prostu ludzie go po prostu zjeżdżali na maksa, że po prostu rozwala sobie pieniądze z Patronite'a i w ogóle i tu mamy właśnie ten taki wątek, że jakby ludzie ci płacą i wymagają od ciebie tak. jakiejś. Postawy, tak naprawdę, tak, tak, tak. on tam się tłumaczył, że jakby na tyle ilości sprzętu, podróży i tego, że spadł mu jeden obiektyw, to uważa, że i tak jest dobrze. No i że nie zrobił tego specjalnie, nie? no to jest chyba oczywiste. No ale jednak nie każdy to rozumie. No i też wiadomo, że ludzie, którzy sobie oglądają w internecie, to czasami lubią się przyczepić do wszystkiego, nie? komuś coś, jak widać, komuś się coś wydarzy złego i zamiast naszego polaczkowego ha, dobrze, to jeszcze przysramy się, tak. że... Tam. Nie no, wiesz, ale to jest taki... Mm, no, jest to na pewno ciężkie, szczególnie jak ktoś coś zaczyna i po prostu właśnie to, że ludzie mają wymagania względem innych ludzi, to już nawet na inne wszystkie jakby elementy życia, tak naprawdę możesz to odnieść do wszystkiego, więc ja, ja w tej kwestii y, też, y, no musiałam się tego nauczyć, mhm. bo w zeszłym roku miałam chyba taki najgorszy moment, gdzie y, byłam mało asertywna pod tym względem, w sensie mieliśmy wtedy biuro w domu, w sensie mhm. całe, całe to mieliśmy w domu, nie? Wyobraźcie sobie tak, masakrę. 60 metrów na 10 metrach. I y, 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 i przez to, że miałam komputery w domu, a Piotrek pracował jeszcze na etacie, no to byłam w stanie naprawdę robić dużo rzeczy. No bo jak Piotrek na przykład kończył pracę o 21, no to co ja miałam robić? W sensie ja nie należę do takich ludzi, że o 18, no to ja teraz usiądę na kanapie i będę oglądać serialnie. Jak miałam robotę, to robiłam do odcinki. Często po prostu do późnych godzin wieczornych, mhm. bo wolałam mieć zrobione. No i przez taką moją postawę, ja też jakby nauczyłam... Ludzi, z którymi współpracowaliśmy na tamten moment, że w sumie wiecznie jestem pod telefonem. O każdej godzinie, o której do mnie nie napiszesz, ja zrobię ci poprawki, wyślę ci coś nowego. I w pewnym momencie e, się rozchorowałam. Ja byłam chora, wyobraźcie sobie, że miałam 40 stopni gorączki, przyjechałam z covid z Warszawy, e, po prostu trup na maksa. I ja jedyne, o co się martwiłam, to o to, że obiecałam. Komuś, że mam coś tam wysłać i że tego nie zrobię i wpadłam po prostu w, w histerię. No tak, ale to jest, wiesz co, no jak ja pracowałem na etacie, to nawet pracując na etacie, miałem takie myśli, że jakby to jest głupie strasznie, że masz, masz taką możliwość, czujesz się źle, idziesz do lekarza, dostajesz zwolnienie. Wiadomo, że niektórzy to wykorzystują źle, ale no, jak ty się źle czujesz, idziesz po zwolnienie, siedzisz w domu i sobie od choroby mhm. Natomiast, mimo wszystko, na przykład w takiej, mojej pracy, w takiej mojej pracy, kiedy ja wiedziałem, że w momencie, kiedy ja pójdę na zwolnienie, to inni będą mieli ciężej w pracy przeze mnie, trochę przeze mnie. To masz takie, że po prostu siedzisz w tej chacie i są wyrzuty sumienia, nie? Albo że kurczę, może bym wytrzymał z tym katarem albo z czymś tam, z tym bólem gardła, mm. nie? a potem masz takie, no ale z drugiej strony co mnie to obchodzi, no to niech pracodawca załatwi zastępstwo. Tak, nie, takie ale nie. no totalnie masz rację, wiesz to, że większość w ogóle miejsc pracy jest, no to działa na takiej zasadzie, że kadra jest ograniczona do po prostu minimum, minimów. Tak. <grych> tak? I właśnie, że kiedy wykolei się jedna osoba, no to reszta ma przerąbane. To nie jest ani twój problem, ani to, znaczy to nie jest twoja wina, ani to nie jest wina twoich współpracowników, tylko to jest wina pracodawcy, że on w ogóle zakłada, że ty będziesz przez cały rok w ogóle 100% do pracy, tak? No tak. To, a to w sumie też jak, na ile można być efektywnym w robocie, do której, nawet jeśli to jest robota na etacie, gdzie po prostu zapierdalasz od rana do nocy, wiesz, bo ciągle jesteś w niedoczasie. Co to jest mhm. też? Jak długo jesteś w stanie ciągnąć jakościową pracę w ten sposób? No nie jesteś w stanie, bo po prostu tak nie jest, ale żyjemy, nie wiem, jak to wygląda gdzie indziej, ale myślę, że to jest bardziej takie ludzkie, zachłanne podejście, w sensie tych już ludzi wyżej postawionych, a już szczególnie tych, którzy siedzą z tyłkiem i patrzą, jak reszta pracuje, bo to na pewnym etapie tak już wygląda. No i oni chcą, wiesz, więcej, 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 więcej. No tak. Natomiast właśnie my podcast prawie nagraliśmy w zeszłym tygodniu chyba, tylko ja się znowu źle poczułem tak. i tu jakby mieliśmy ten plus, że mogłem powiedzieć po prostu, że mam to w dupie, nie nagrywam, bo bo bym siedział po prostu zmulony i nic bym nie mówił chyba, nie wiem. Wtedy, tak, znaczy to, to jest był... właśnie. To Piotrek wykorzystał zasadę tą, którą ja mam. W sensie, bo tak. ty nie umierałeś, tak? Piotrek nie miał temperatury i nie mógł stać z łóżka. Ogólnie nie funkcjonował, bo nawet mi tu pomagał przy jednej rzeczy, którą musieliśmy zrobić, i niestety nie można było. Tego po prostu pominąć, ale to była godzinka, dwie. No ale podcast chcemy, żeby był. Czymś takim, żeby była jakaś ta energia tak. i jakaś prawdziwość w tym. Znaczy, to też by było prawdziwe, jakbym usiadł tutaj i bym powiedział, że jestem chory i nie będę nic mówił. Ty byś mówiła, wtedy nikt by ci nie przerywał I, <grym> i wtedy byś mogła sobie swoje tematy ciągnąć, tak. po prostu rozciągać jak guma czy sprężyna w nieskończoność. No ale to jest, to jest w ogóle, mam wrażenie, też case trochę tego, jak. Jak jesteśmy wychowywani ogólnie, tego, że zawsze jakby że na pierwszym miejscu stawiamy sobie to, co ktoś pomyśli. Mhm. Dlatego y, często nasze zdrowie czy fizyczne czy psychiczne jest odstawiane na drugi plan, co jest w ogóle jakąś totalną abstrakcją i tak naprawdę było od zawsze. Ja tak. też pamiętam na przykład w czasach szkoły, chociaż u mnie akurat było tak, że na szczęście em, Zazwyczaj, ja rzadko chorowałam i w sensie czasem to nawet pamiętam, ja się upierałam, że ja nie idę do szkoły, bo się źle czuję i chuj, nie mhm. szłam. na przykład przez jeden dzień czy dwa. E, na studiach na szczęście, znaczy na, na szczęście, no ja byłam na studiach na Uniwersytecie Medycznym i tam w ogóle nam na pierwszym, znaczy na pierwszych takich organizacyjnych zajęciach powiedzieli, że jak się czujesz źle, to masz nie przychodzić, mhm. bo wszystkich... Pozarażasz, czujesz się źle, idziesz do lekarza, nie przychodzisz na zajęcia, nie ma w ogóle takiej opcji, że przyjdziesz. No więc... i tak to powinno wyglądać, no. bo potem w pracy, na przykład, zwłaszcza jak się pracuje z klientem czy coś, jak się źle czujesz, to zarażasz tych ludzi dalej. Wiadomo, że, dobra, jak mamy zimę, przeziębienie czy coś, to tam kit, no ale jak był COVID, to musimy to Wypikać. wypunktować, żeby mi to, to już się robiło coraz bardziej poważne, nie? No to, już ale... trochę jak ktoś ciągnie noskiem, to już takie... Mm, może lepiej nie przychodź. Ale... Y widzisz no covid nam też pokazał że dużo ludzi na przykład poszło gdzieś tam na zwolnieniach albo, albo żeby ktoś był na zwolnieniu czy tam na kwarantannie bo po prostu był i na przykład mógł pracować wtedy zdalnie wiesz, że na przykład że czujesz się źle na zasadzie ej, boli mnie gardło ale w sumie mogę wam jakoś pomóc zdalnie no bo na przykład możesz coś klikać i, i żeby y, jakby zmieniać coś i wydaje mi się że dosyć dużo i tak już się zmieniło jakby w systemie pracy jakby w samym pracowaniu że dużo ludzi też pozostawało w domach i w ogóle że są te ale nie trzeba się spotykać tak, zawsze. Wyobraźcie sobie, że my już dwa razy do, do mojej kampanii z marką AA robiliśmy sesje też online, w sensie, bo my te zdjęcia, które są używane w kampanii, to my je robimy, my je robiliśmy tutaj, a cały team od mojej agencji, agencji, która to ogarniała, marki, innych ludzi, którzy mieli... Coś do powiedzenia i byli decyzyjni w tej kwestii. Byliśmy na kolu na po prostu połączeni tak. internetowo oni tylko dostawali I, przez chmurę do nas. Tak, i każdy, nas każdy robił swoje i tylko wiecie, ja tam do nich mówiłam ej teraz chodźcie zobaczymy czy może być tak i tak uwagi wiecie i oni mieli też cały dzień i mogli robić inne rzeczy, no bo tak wszyscy byśmy się spotkali najprawdopodobniej w Warszawie i spędzilibyśmy cały dzień patrząc, zajmując tak. się wszyscy jedną rzeczą, co jest bez sensu tak, natomiast yy, tak przez chwilę sobie pomyślałem, że może ta sesja trwała dłużej yy, niż zwykle by trwała w tak w klasyczny sposób, ale właśnie chyba ona trwała i krócej tak naprawdę przez to, że tak, nie było small talków zbytnio, no bo wiadomo jak small talkie, kurde kawusia, czy, czy na, później. Na kolu. No nie, ma raczej tego nie. Wiadomo, że te osoby tam w biurze były obok siebie pewnie niektóre. Natomiast no, my tutaj mieliśmy... My byliśmy w naszym, naszym studiu, więc mieliśmy szybko robota, robota, robota i spadamy do chaty na, na jakiś film i serię, na tak. pizza. Yy, bo... a, bez, a bez tam jakichś zbędnych rozmów. Czasami, no dobra, no czasami wiadomo, że tak się tworzy więzi, nie? Ale... Nie no, pewnie jakby to, to jakby... O Jezus, każda sytuacja ma swoje dobre i złe strony. Jakby to jest oczywiste, nie ma nigdy takiej wersji, która byłaby tylko dobra dla wszystkich. No, tak. no nie ma no, jeśli będziesz tylko pracował zdalnie, no to też oszalejesz, bo nie bo jednak chcesz iść na przykład do pracy, ponarzekać, nie wiem, na tych, co masz w domu, albo na pracowników, jakby no to zawsze tak jest, nie? Ale jeszcze wracając, bo y, przyszliśmy w ogóle do innego tematu, yy, ale to yy, chciałam jeszcze powiedzieć, że właśnie tak jak na przykład w szkołach, ja mhm. pamiętam do dziś jedną koleżankę, która przychodziła do, do nas na zajęcia, na lekcje, bo to było liceum, bo mama jej nie pozwalała być w domu, laska miała temperaturę, i to było tak ważne dla rodziców tej dziewczyny, żeby ona chodziła do szkoły, bo był jakiś sprawdzian. Wyobraźcie sobie, to jest w ogóle jakaś paranoja. A później, jak byłam już na uczelni i mieliśmy zajęcia z anatomii, mhm. uczyła nas taka przepiękna pani. Nie pamiętam jej imienia, ale była prześliczna, ale połowę twarzy miała sparaliżowaną. Po prostu jej się nie ruszała. I ona nam opowiadała, że to wynikło z tego, że ona miała być na zwolnieniu. Ale, jakby wychodziła już z choroby, i stwierdziła, że to ona już wróci do pracy kilka mhm. dni przed tym, a powinna jeszcze być w domu. No i okazało się, że po prostu ją przewiało, a my w twarzy mamy bardzo dużo nerwów, mhm. które były osłabione przez jej przeziębienie. I po prostu ją sparaliżowały i tak już nieodwracalnie, bo czasami cię okay. sparaliżuje, że ci to wróci. Znaczy, że, tutaj teraz że wrócą konkretne. ci. Tak, że trzeba jakby na siebie uważać, bo to mogą. To już to nie jest śmieszne. W sensie to nie są żarty, no tak. że ktoś ci powie, no, no coś tam udaje. Jak ci lekarz mówi, że masz leżeć dwa tygodnie, mimo że już od tygodnia ci się wydaje, że możesz biegać, skakać i nie wiadomo co, no to lepiej nie wychodzić, no bo to tylko sobie robisz krzywdę. nie? No, a wracając w ogóle do tego z tym naszym podcastem, zaczęliśmy fajnie, w sensie w ogóle odzew też był super, co, co nas mega na, za, nakręca do dalszej pracy, jak, jak właśnie słyszymy i pojawiły się komentarze, że ej, gdzie się podział podcast, co, co jest, nie? To jest tak. w ogóle takie mega radosne, że chce tak, wam się tak, słuchać tak, nas tak. przez pół godziny, natomiast... Ja przynajmniej wiele rzeczy miałem w życiu takich, które zaczynałem i, i z jakiegoś powodu coś nie wychodziło, albo na przykład brakowało jakiejś tam nie wiem, chęci, zajawki czy coś, i zawsze miałem w sobie coś takiego. Właśnie z czegoś to musi wynikać, że, mm, że tak się przejmowałem, że tak odpuszczam rzeczy czy coś takiego, nie? A potem i ostatnio wydaje mi się, że nabyłem taką, powiedzmy, umiejętność, czy takie jakby myślenie, że. Że po prostu to były moje takie poszukiwania, jakieś tam rzeczy dla siebie, czy to w pracy, czy hobby, w ogóle takie, że jakby fakiet, Jak robiłem to przez trzy miesiące, a teraz już nie robię, no trudno. No, no jakby... tak, ale to jest. W ogóle rozmawialiśmy o tym akurat też w kontekście nawet innym, bo my sobie tu rozmawialiśmy o, o jakby działaniach takich aktywnych, na przykład prośrodowiskowych, ale mhm. w tym, w sumie w każdej rzeczy, którą robimy, mam wrażenie, że to będzie, którą może chcemy wprowadzić, to ma, tak się sprawdza, że z jakiegoś powodu kiedy zaczynamy cokolwiek, dietę, ćwiczenia, granie na pianinie, jazdę na czymś, pływanie, cokolwiek Lefbierki. by to było, na przykład, stawiamy sobie jakiś taki, po pierwsze, cel, mhm. co już też mam czasem wrażenie samo w sobie jest bez sensu. Na przykład uważam, że cel możesz sobie postawić, kiedy już umiesz coś robić i realnie, na przykład, potrafisz określić. Da na przykład swój progres, tak? No bo jeśli się czegoś uczysz, no to dobra. Cel może być taki, że robisz to dwa albo trzy razy w tygodniu, ale jesteśmy tylko ludźmi i daje kurwa 100% szans, że ten Twój cel się wypierdoli w pewnym momencie i mamy w sobie coś takiego, że jak już raz się coś nie uda. To już jest dupa. Już tak. Bardzo często też lubimy innym opowiadać na, o, o tym i nawet nie tyle, że mówię, no teraz będę robił to tyle i tyle w tygodniu, tylko że na przykład w ogóle mówisz znajomym, no zacząłem to i to. I nagle na przykład tego nie robisz z jakiegoś powodu. Mm -hmm. Źle się czujesz, boli cię brzuch, nie możesz, masz jakąś wizytę gdziekolwiek. I często na przykład to ludzie w ogóle... Z... Z zewnątrz mówią, a miałeś robić to i tamto. I no mhm. takie, kogo to obchodzi, i że tak reaguje środowisko, że jak już na przykład jesteś niekonsekwentny w czymś, to że w ogóle to już jest Twoja największa życiowa porażka i że to już na pewno nie wrócisz do tego, nie? W sensie, że to jest jakieś takie też bardzo demotywujące dla osoby, która chce to robić. Tak, i że masz, takie, masz jakieś takie wrażenie, że w pewnym sensie to cię definiuje teraz jako osobę. Tak. To, że Ty porzuciłeś coś, czy tak. porzuciłaś, czy, czy po prostu, że ci się wysypało, nie wiesz? Ja nie? na przykład, słuchajcie, w tym roku w ten rok jest w ogóle dla mnie maksymalnie e, taki rozwojowy. No, no i mnie, odjechany. To no dla, dla mnie tak samo totalnie crazy. I teraz wam powiem, jak to u mnie wygląda, tak żebyście też jakby wychillowali, że tak, że tak po prostu u każdego jest, i to jest moim zdaniem, tak. normalne. Początek roku zaczęłam z kursem szycia i mam. Tak mi się wydaje, że do marca, od, od stycznia do marca byłam totalnie zafiksowana na temacie maszyny. Po kursie pojechałam, kupiłam sobie maszynę do szycia, z, oczywiście nie najtańszą, tylko trochę droższą, no bo przecież będę szyć już do końca życia codziennie. No i szyłam do marca, spędzaliśmy tak wieczory, każde codziennie, chyba ze dwie albo trzy godziny wieczorem to robiłam, mhm. bo sprawiało mi to po prostu tyle fanu. Później zaczęły się wrotki i dużą tak. część wieczorów zaczęłam sobie wymieniać. już tam szyłam, ale potem jechaliśmy na wrotki, wrotki. i... To szycie tak w pewnym momencie trochę odchodziło, też z tego względu, że u, okazało się, że u nas w mieszkaniu y, jest bardzo mało. Wygodnej przestrzeni do długiej pracy przy tej maszynie, bolały mnie plecy. My mamy też okrągły stół. Nigdy nie kupujcie. Który sprzedajemy, słuchajcie, wbijajcie na ogłoszenie na reliksie. Nigdy... Cztery jest wasz. <noise> <noise> Nigdy nie kupujcie okrągłego stołu pod maszynę do szycia, bo to było strasznie niewygodne. Ale ten stół nie był kupiony pod maszynę, nie, ale. Było, że wiesz, to jest taka gwiazdeczka, że wszystko jest z Tobą w porządku. Tak, nie? po prostu taki mieliśmy i no później kupiłam maszynę. Więc większość czasu zaczęliśmy poświęcać tym wrotkom, bo to też było coś, co robiliśmy tak. razem. Później już zaczęła być wiosna, więc w ogóle zaczęliśmy wy wychodzić też, jeździliśmy i na wrotkarni, i gdzieś na zewnątrz na te wrotki, tak. więc już całe, całą naszą energię po pracy poświęcaliśmy tym wrotkom i to też trwało jakieś 3-4 miesiące, także no przysięgam wam prawie codziennie byliśmy albo na wrotkarni, albo na dworze na wrotkach, tak. po prostu, bo to było... I to zazwyczaj, i to często było po 2-3 godziny nawet. Tak. No, Eee, później było lato, no i latem na przykład, potem Ty jeszcze na desce zacząłeś jeździć. I tak, właśnie z deską też chcę powiedzieć, że eee, to I latem znowu było tak, że było za gorąco. W pewnym momencie mm -hmm. zrobiło się tak gorąco, że w sumie to już się nic nie chciało robić. Tak naprawdę ani się szyć nie chciało, ani się jeździć nie chciało. No nic, po prostu próbowaliśmy przetrwać. Tak? I, I w to byle, żeby w pracy dawać radę, nie? Tak, żeby i. Żeby robić tą robotę. Wieczory spędzaliśmy leżąc z gołą dupą na kanapie i próbowaliśmy przeżyć. Ale te... Też yy, jedna rzecz, lipiec był bardzo taki skoncentrowany, dawaliśmy mega dużo z siebie właśnie w robocie. Dużo, ja, ja na przykład też dużo chodziłem na skatepark jeszcze w lipcu, więc lipiec był taki ten. W sierpniu mam wrażenie, że nastąpiło takie yy, takie bardzo rozluźnienie, ale też pod takim kątem, że po prostu już nie dawaliśmy rady tak, i takie zmęczenie. Załamanie można... takie, tak. I po prostu nie chciało nam się robić nic z tych rzeczy. I, I, teraz po prostu... znowu, I teraz znowu zaczyna się to, tak, to nadbudowywać, wraca. wracać, i tak jakby znowu nabieramy sił, też takich psychicznych i fizycznych, mam tak. wrażenie. Ale no zobacz, mimo wszystko w międzyczasie gdzieś tam, jak były wrodki, to ja weszłam znowu w szydełko wtedy. Tak? tak. Myślę, że tak gdzieś wio na wiosnę zaczęłam bawić się tym szydełkiem, i teraz to szydełkuję do teraz, i w sumie to w tym momencie dopiero mam taki najwyższy poziom, gdzie ja. Chcę tylko szydełkować i nic więcej. E, w międzyczasie jeszcze się zapisaliśmy na zajęcia do szkoły muzycznej. Kupiliśmy ten keyboard. Piotrek, nawet gitarę zdjąłeś na chwilę i próbowałeś Trochę grać. Problem, no. Wiecie, po prostu próbujemy... Ja jestem do... zakochany w keyboardzie teraz, Próbujemy gitara. tak wielu rzeczy i to, że na przykład czegoś w danym momencie nie robimy, nie oznacza, że już nigdy tego nie będziemy robić, że już się nigdy niczego nie nauczymy w danym temacie i że po prostu nam się coś nie udało, bo to nie... To nie jest tak, ale dużo tak. ludzi um, jakby je dopytuje, albo właśnie zakładają, że tak. a to wy już na pewno porzuciliście i nie jeździcie. No okej, okay, no teraz nie jeździmy, bo, jest, bo nie. Jest jedna rzecz, którą bardzo bym chciał, żeby się tak szybko nie wypalała, tak jak się wypaliła w marcu, czyli do pamięci, bo, bo z dopaminkami właśnie też dopaminki. wystrzeliły. Było super ekstaza, super euforia. No i trwała dwa tygodnie pewnie. Albo trzy. Potem się trochę przestały sprzedawać i w ogóle nie robiliśmy nowych. Teraz bym tego nie chciał, bo chciałbym, żeby na przykład to była coś takiego bardzo, w sensie nie musi być produkcja na najwyższym poziomie, ciągłe jakieś posty na stoszumienia. No, produkcja omienia. będzie na najwyższym poziomie, tylko w, w sensie, w sensie że ilościowym. ilościowym. Tak? W sensie, żeby to było bardziej takie na równym poziomie, ale ciągłe i tak, takie ale... ewentualnie wznosząca fala tak a to nie było takie spompowanie to, natomiast mam wrażenie że tak jak jest z podcastem yy, yy, stepowanie spo stepowanie <grym> spompowanie już nastąpiło tak. była przerwa i teraz wr wracamy jakby na nowe tory na takie tak jakby odnowa nie ale to jest właśnie to jest no przynajmniej u nas i wierzę że są ludzie którzy funkcjonują dokładnie tak jak my i pewnie są też tacy którzy tak nie funkcjonują ale my praktycznie w każd z każdą rzeczą, którą zaczynaliśmy, mamy dokładnie ten sam schemat i w, po po w pewnym momencie zaczynasz to tak. zauważać i zaczynasz to akceptować, w sensie wzięliśmy sobie te dwa odcinki, no to teraz może, no dobra, to nie, żeby to w ogóle miało sens, bo realnie lubimy to robić, tak. robimy jeden w tygodniu, tak. nawet jakbyśmy... Żeby, nieśmy... żeby był tak. ten jeden. Nawet jak się okaże, że w jednym tygodniu będziemy, nie wiem, dwa dni luźne, nic nie będziemy musieli robić i i nagramy na na przód na przykład to nadal jeden idzie w tygodniu, żeby pójść tak. na jeden rezerwowy. Nie? Ale nie, bo po prostu są tacy ludzie, y, tak jak my mamy, że po prostu nie kiedy tylko widzimy jakąś lukę, to chcemy robić więcej 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 Ty. i to jest akurat nasz powiedzmy y, problem, który jest takim zamkniętym kołem, bo jak my widzimy lukę i nie dajemy swojej głowie y, jakby zrozumieć, Odpoczyć. że to jest jednorazowa luka, na przykład, tak. tak? Y, po prostu się udało, więc może po prostu to wykorzystać i odpocznij. Nie, my się zastanawiamy, co więcej zrobimy, co by tam wcisnąć w te trzy godziny wolne w poniedziałek. Tak i ale kontynuujemy nadal język angielski lekcje raz w tygodniu. No i teraz będziemy kontynuować lekcje śpiewu raz w tygodniu. Tak, natomiast tak. Y, też y, takie podsumowanie już zrobimy y, tak, sobie. Tak musimy powoli kończyć. Y, po prostu pamiętajcie, że jak robicie różne rzeczy, to i, i z czegoś rezygnujecie, albo po prostu czegoś coś już nie robicie, to żeby się nad tym, nad tym zastanowić, ale tak totalnie na chillerze. Tak. Dlaczego? Bo może się okazać, że na przykład, a, tak jak ja mam, a, nie, nie gram na keyboardzie, bo szydełkuję tyle w ciągu dnia i to jest moja decyzja i teraz tak. ja wiem, że, że ja mogę grać, ale będę musiała zrezygnować z szydełka i pytanie, czy w tym momencie jest to dla mnie ok, czy nie. E, bo nie da się robić wszystkiego. To jest po prostu no tak. jedna rzecz, a druga, taka rada ode mnie na przykład e, to, żeby sobie z tych wszystkich rzeczy wybrać jakby priorytety, bo też wszystko priorytetem nie będzie i nie może być. Na przykład dla mnie w tym momencie najbardziej priorytetowe będzie jakby ćwiczenie wokalne poza zajęciami i ta gra na keyboardzie, bo jednak chciałabym chociaż i do jakiegoś poziomu takiego podstawowego dojść i w tym momencie to jest dla mnie najważniejsze. Tak więc ja to po prostu wpisuję w kalendarz i to będzie cholernie trudne, żeby to realizować, ale jak mam dzisiaj w kalendarzu, że od 17 do 18 gram na keyboardzie, to traktuję to tak, jakbym miała nawet z kimś lekcję. Tak? I to jest super. Ja to jest mega dobre. Ja bym musiał sobie to wpisać z renowacją mebla, bo kupiliśmy parę mebli, które w ogóle mają być do naszego nowego salonu, i muszę to robić w końcu. Fakt, że byłem chory, no ale dobra. Chyba musimy wykończyć. Dobrze. <laughs> Muszę to zakończyć, bo już nie wiem, czy aparat w ogóle nagrywa. A. Dajcie znać, czy macie jakieś takie zajawki tak. i jak to wygląda w waszym przypadku i czy jesteście też tacy, że łapiecie takie mega wysokie stany euforii związane z daną rzeczą, a potem jak wam coś nie wyjdzie, to już porażka najgorzej. Tak, tak. I do piechu. <laughs> Dobrze. się. Cześć.